Ostatni szkolny dzień, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w murach tej szkoły. Chcecie podzielić się z nami ze swoimi planami na przyszłość? Oczywiście, że chcę. Oczywiście. Ja bym chciał przede wszystkim zdać maturę. To jest mój priorytet. Potem iść na prawo. Albo Toruń, albo Poznań. A potem skończyć handel zagraniczny cały po angielsku. I to są moje plany na przyszłość. No a liczę na to, że kiedyś ta szkoła zobaczy mnie na okładce Forbesa, tak? Jako prezesa zarządu jakiejś bardzo dużej spółki. Myślę, że w takim kierunku będę się kształtował. Iść na studia na pewno, na rachunkowość i finanse najlepiej, a no i jakoś praca pewnie. W przyszłości mam zamiar studiować na AWF-ie i zostać masażystą. Jakieś studia, bycie milionerem, no i nic więcej. Zamiast coś młodszym rocznikom? Uczcie się, żeby nie walczyć tak jak ja w ostatnie dni, bo to dosyć stresujące. Jak chcecie uprawiać sport, to nie na lekcjach matematyki. Dobrze wybraliście. Bez spin na wariata, to szkoła jest dla ludzi. Dla ludzi. Zdecydowanie, no. Bez stresu. A co byśmy chcieli przekazać młodszym pokoleniom? Na pewno jedna rzecz. Ja powiem tylko jedną rzecz. Musi być na luzie. Musi być na luzie. Tak. Jak nie jest na luzie, jak jest spinka, no to nie ma bata, żeby było dobrze. Na luzie, zawsze na luzie, do przodu, robi to, co się lubi. Wszystko przyjdzie z czasem. Świadectwo do góry podnieść! Co wynieśliście z tej szkoły? Dużo wiedzy przede wszystkim, bardzo dużo wiedzy, potrzebnej na maturę, na egzamin. Dużo właśnie wspaniałych znajomości, przyjaźni na całe lata. Kilka lat temu pojawił się w internecie taki wywiad, w którym absolwent elektronika stwierdził, że ze szkoły wyniósł chorobę psychiczną i kilka kabli EJ45. Na szczęście nie mogę powtórzyć tego samego. Po pierwsze, w naszej szkole nie używamy takich kabli. Po drugie, ta szkoła nie zafundowała mi choroby psychicznej. Naprawdę cieszę się, że jestem absolwentem ekonomika
Na pewno moja pasja ekonomiczna została w pewien sposób pobudzona. Dowiedziałem się też kilku rzeczy ciekawych i zamierzam kontynuować edukację w kierunku właśnie ekonomicznym na studiach, właśnie w tym kierunku. Dzięki. Gdzie to będzie? Na YouTubie. Będę w tym? Na YouTubie? Będę w tym? Kiedy to będzie? Bo muszę wiedzieć. Nie, jak nie będę... Nadal nagrywasz. No fajnie. A, to mój!